teraz dalej śpiewamy kolędy. Hej, kolęda, kolęda. Wesoło śpiewajmy, tak. Bogu dajmy. Nie, to takie za małe, nie? Nie rzucimy. Bogu dajmy. Panu Bogu dajmy. Jak dziady reklamują się, kurwy, tu fajerwerki są. Radio Conchita, tak oczywiście nadaje cały czas. To pewnie sprawdzi kredyt. Ten pan. No wtedy ja mu dałam 8 tysięcy. A ja mówię, pokwitowania mi nie da. Wziął 8 tysięcy, ja mu idę po świadków. Nie, jak po świadków, to ja wam zaszkodzę, powiedział. A on się poderwał, tak mówię, dwoje starych sami tylko byli. A on mówi, co wy nie chcecie, te, wy nie chcecie, jak pokwitowanie mówi, to my inaczej to załatwimy. Takie buty. Tak w strachu, to ja mówię, to chyba pan nas nie oszukał. No ale w życiu, jak ja bym państwo oszukał? I dam to 8 tysięcy. I poszedł. Pochlepał po ramię, ja przyjdę po drugie za pół roku, a w tym czasie oni się nas wyrzucili. Bo to już był ich. W starszym wieku ludzi wyrzucać. Ja mam o dwóch kulach i tego, to nic nie obchodziło. Przyjechał jakiś tam bądź zachodź, tam mówił, nie wiem, te złote, grube łańcuchy.
co mają na sobie goły, te goły ogolone, gołe baby, głowy czarne, te co mają pulowety, te, na ulicę starczy. Te mora przyjechał i wtedy się odgrażał, nie chciał nic wydać, bo to jest ich. Że on ekipę przywiózł, że nas chciał zrazić. Ja mówię, tak nie, jak ta, mówi, to my się nie damy wyjść, że pan z nim rzuci, bo myśmy domu nie sprzedawali. Ja mówię, myśmy pod zastaw dla nich pan da dokument, że to jest pana właśnie. A to już nie był ten, co znamy umowy zabiegł. No, no wyrzucisz, no, normalnie no. Wyrzucisz, na bruk tak i no, na bruk rzucę. Wy sobie no. Sprawnie zajecie ludzie, że to jest moje. To nie jest już wasze, powiedział. Ja wiesz, jest coś pan nie zwariował, czy co? Ja my pod zastaw dali. Dlaczego pan mówi, złapał firany, zaczął szarpać nas też, męża tutaj tego. Nie, a my się nie dali. Przyjechali z Kosakowo policjanci, przy policji to oni wydali to. Do adwokata na poradę, no to mówił, wie pan co, pani co, to są takie, mówię, sprawy, że to będą bardzo długo trwały, możecie się starać, mówię, ale o ten, ale ja pani powiem, ja wejdę do komputera, zobaczę, czy to już są ci pierwsi. Jak on przyszedł do komputera, to mówi, to już nie są ci, co pani podaje nazwiska, to jest inne nazwisko jest. Na osoba, która... Tak, a potem zmieni trzeciego jeszcze. Inny właściciel. A potem już inny był znowu właściciel. Przesuwali. Trzech tam jest wyczysy. Jak nas wyrzucili, to przywiezie dwóch pijaków. Pijaków takich, co im winem ich karmili. Bo oni tylko im wino wożyli, jakiś facet wożył. Nie nas, nie był, myśmy byli u syna. A miesiąc czasu byli, potem ich zabrali, a potem jak już to wysadzili powietrze w nocy. 1 stycznia. I bez wszystkiego jesteśmy. Sprawcy poszukiwali osób, co do których można było zakładać, że nie zorientują się w trakcie zarówno sporządzania aktu notarialnego, jak i negocjacji, iż z momentem podpisania aktu notarialnego stracą własność nieruchomości. Więc były to osoby często w podeszłym wieku, mniej wykształcone, nie posiadające doświadczeń związanych z obrotem nieruchomościami, gdy pokrzywdzeni byli przekonani, iż zawierają notarialną umowę pożyczki, której zabezpieczeniem miała być hipoteka nieruchomości. W rzeczywistości po zawarciu tego aktu notarialnego tracili własność należącej do nich nieruchomości. Do tej pory podejrzanych w tej sprawie to jest to grupa 20 osób, wśród nich jest 5 notariuszy, wśród nich 4 notariuszy jest z Gdańska, 1 notariusz jest z terenu Warszawy. Co do tych notariuszy, prokuratura zdecydowała się o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci poręczeń majątkowych oraz zakazu wykonywania zawodu notariusza. To osoby starsze? Nie, absolutnie nie osoby starsze. Osoby w różnym wieku, to może głównie są osoby starsze, ale nie tylko, absolutnie. Czyli to jest kolejne wynajmowane? Tak, to jest nasze wynajmowane mieszkanie. Jest to mieszkanie do remontu. Wynajmujemy takie ze względów finansowych, bo inaczej byśmy sobie po prostu nie poradzili. Zresztą tamten pokój jest mało funkcjonalny. On nie ma ogrzewania, on jest taki troszeczkę taki, tylko żeby się ewentualnie w nim przespać, jak się da. Pokój dla zwierząt. W tej chwili jest to tak troszeczkę zrobione akurat, bo natłoczyło się tych gołębi, nie? No, to jest sroka. Lata, bo musi się opierzyć. Nie bój się, Fufi. Powiesz coś, no? Nie, ja chyba nie mówię. Jest małomówny. Poprzednią srokę, jak miałam, to mówiła. Jakie ma pani jeszcze zwierzątka? Ja mam 4 koty, żółwie. W tej chwili nie. Mam 4 gołębie. Nie, w tej ryby, tak. Bo ja się zajmuję, jestem opiekunem społecznym zwierząt. Wcześniej mieliśmy kukułkę. A gdzie to gołąbki? Gołąbki to są tylko ryby, to są takie... Graty, bo to tak ten pokój to jest taki tylko, bo to jest mieszkanie niestety takie wynajmowane tylko, o, tutaj, tu jest tak, jest kulka Edek, mały, a Janusz gdzieś poszedł, a Janusz jest po chorobie, Janusz, i on jest wykręcony, ale jest Janusz, Janusz jest też charakterystyczny. I w mieszkaniu trzymacie gołębie? Tak, ale te odlecą. Pani ma dobre serce? A dotknęło mnie nieszczęście, prawda? No niestety, kiedyś mówili, że kto ma miękkie serce, musi mieć to. Nie, no i to się chyba sprawdza. Od 2 lat posiadam wyrok z natychmiastową wykonalnością ze sprawy cywilnej Sądu Okręgowego o zapłatę. Około 190 tysięcy do oddania w
przez pożyczkodawcę, może nie pożyczkodawcę, bo on już nie żyje, natomiast jego nieformalny pośrednik i pełnomocnik i zięć jednocześnie, Łukasz Zral, on właśnie jest zobowiązany do tej zapłaty tych pieniędzy. Jest egzekwowane z niego to przez komornika, tak naprawdę bezskutecznie do tej pory. Nic pani nie odzyskała? Bardzo niewielkie kwoty, to były takie groszowe, to było kilka tysięcy wpłacone dobrowolnie na początku przez Łukasza Zrala. A ile pani straciła? Rzeczoznawca niedawno wycenił to mieszkanie na tamten moment, kiedy było zabierane na ponad 260 tysięcy. Straciliśmy mieszkanie w 2012 roku. To znaczy to mieszkanie najpierw było moich rodziców. Była zajęta hipoteka, ponieważ mój ojciec był taki boom kredytowy i mój ojciec też był naciągany czasami, jak wypił jakieś tam piwo jeszcze, był naciągany przez pośredników kredytowych na kredyty i zadłużyło się to mieszkanie. Nawet żeśmy nie wiedzieli, w jakim stopniu dopiero to w jakimś momencie wyszło. Natomiast była hipoteka mieszkania zajęta i najpierw próbowaliśmy taką pożyczkę właśnie przez pośrednika kredytowego załatwić pożyczkę. Znaczy on orzekł, że najlepsza będzie pożyczka prywatna, bo nic się innego nie da zrobić w tej sytuacji. W banku nie można nie, było? Nie mieliśmy zdolności. Mój ojciec był zadłużony, moja mama dopiero co dostała emeryturę bardzo niską, a ja nie miałam zdolności kredytowej, ponieważ mój syn był diagnozowany wtedy i ja pracowałam jedynie bez umów o pracę. Czy panie wiedziały, że tata, mąż, że pożycza pieniądze? Czasami wiedziałyśmy, a czasami to nie w ogóle. Bo on chował, on miał manię chowania, nawet w piwnicy chował. Prawdopodobnie zaczynała się jego choroba wtedy. Myśmy jeszcze jej do pewnego stopnia nie zauważali. Jeszcze gdzieś w mieszkaniu miał się Alzheimer. Była zajęta hipoteka na kilkadziesiąt tysięcy, była zajęta hipoteka, w związku z czym poszłam do pośrednika. Doradził nam, że no nie da się nic zrobić bankowo, natomiast ma chłopaka, który załatwia kredyty prywatne od osób prywatnych i oni nie patrzą na zdolność, tylko no są te odsetki wyższe u nich. Ten chłopak od tego pana właśnie przyszedł, no i wytłumaczył nam, że tak, jest w stanie nam załatwić pożyczkodawców. Bo tylko pod zastaw mieszkania oczywiście. Pośrednik powiedział, że mieszkanie trzeba przepisać na mnie ze względu na to, że na mojego ojca on ma za duże długi komornicze. Zaproponował nam pożyczkodawców, poszliśmy do kancelarii notarialnej. Pan Jan Spiski powiedział, że jeżeli zaniżymy wartość mieszkania na akcie przepisania mieszkania z rodziców na mnie, to będziemy mniej płacić, bo to też było trzeba opłacić akt notarialny, będziemy mniej płacić za akt. Więc zaniżyliśmy tą wartość mieszkania według rady pana Janackiego notariusza z 260 tysięcy na 100, teraz 190. Pani ma umowę, tak? Tak, mam. No i wyglądało to właśnie w ten sposób, że nawet nie pomyślałam, że to może gdzieś skutkować w przyszłości. Natomiast skutkowało w przyszłości, bo potem już po stracie mieszkania Łukasz Zral, pośrednik, wraz z pożyczkodawcą Andrzejem Brzynieskim twierdzili, że nasze mieszkanie było warte tylko tyle, ponieważ tyle też żeśmy pisali w akcie przepisania. To był jakiś system działania tej grupy, że co oni robili, bo w tamtym momencie oczywiście mi by to do głowy nawet nie przyszło, że takie coś może zaistnieć. Jednak notariusz jest osobą zaufania publicznego. Czekaj, mam ja to cofnę, żeby mógł przejść. Ciągle mówi, że on do domu chce iść, do domu na zaspę. On idzie tam na kolację, on tutaj nie będzie jadł, bo on idzie do swojego domu. No coś chodź, takiego. Chodź. Daj mi rękę. Nie ciągnij mnie. Nie. Czekaj, daj mi rękę. Mój ojciec ma problemy, ale chce też sam czasami iść, bo tak to pan bardzo. Bo nie ma już takiego czucia. Dasz mamo radę tam, tak? Nie, to były takie prowizoryczne drzwi, one zużyły się, wyleciały, bo on bo się trzymały. No i tak wynajęłam mieszkanie do remontu. Dzięki temu są opłaty mniejsze i możemy przytrzymać. Zrobiliśmy kotarę w drzwiach. Czego pani szuka? Aktu notarialnego. Czyli tak, oficjalnie pożyczała oficjalnie, pani oficjalnie pożyczyłam prawie 145 tysięcy, bo dostałam tak naprawdę o ponad 30 tysięcy mniej, ponieważ mówiono, że to jest zapłata dla pośrednika. I z tego co wiem, tak pożyczkodawcy wszyscy, albo większość kwitowała właśnie wyższe kwoty. Zwrócić miałam po 8 miesiącach około 160 tysięcy.
złota. To jakie było oprocentowanie? No tutaj pisze, że 20%. Jeżeli chodzi o dochody, bo ja mówiłam pośrednikowi, że z tego co wiem, to ja też powinna mieć w tym momencie odpowiednie dochody, bo żeby uzyskać kredyt mieszkaniowy tak zwany, który on chciał załatwić jakoby, to ja też muszę mieć określone dochody, więc powiedziano mi w ten sposób, mamy człowieka, załatwi pani taką pracę, czasowo oczywiście. Prawdopodobnie miała być to fikcja, nie wiem, bo żeśmy nie doszli do wykonania tego, gdzie na papierach takie dochody będą, ale pani tych dochodów nie dostanie do ręki i będzie musiała pani za siebie zapłacić ubezpieczenie. Mieliśmy mieszkanie mojej mamy brata, to było mieszkanie rodzinne, także mieliśmy zabezpieczenia. Nie była to pożyczka brana w ciemno. Także miałam dwa wyjścia, miałam szansę spłaty, ale no nie zmieściłam się w tych 8 miesiącach i powiedzieli, że chcieli porozmawiać o jakiejś ugodzie. Weszli do mieszkania, nie było żadnej rozmowy o ugodzie, nie próbowali nawet, po prostu za nimi wszedł człowiek, który właśnie wymontował drzwi i zmieniał zamki. Pierwszego dnia przyprowadzili osoby trzecie, które nam ubliżały, które zachowały się, niektóre zachowywały się bardzo wulgarnie. Siedzieli w pokoju, spożywali alkohol. Jeden był bardzo wulgarny i ubliżał nam rzeczywiście. No to właśnie w kolejnych dniach, jak widzieli, że nie działa na nas przeprowadzenie osób trzecich, zaczęli rozbijać pierwsze co to, zdemontowali toaletę, rozbili rurę, odcięli wodę, skuwali kafle. Nie wyprowadził nas z mieszkania ten ich pseudoremont, więc prowadzono bezdomnych. 2 tygodnie to na pewno to było. Bezdomni, oczywiście była odcięta toaleta, więc załatwiali się na podłogę. A państwo obok? Myśmy byli w mniejszym pokoju, byli w dużym pokoju. No to nie mogła na policję zadzwonić? Przychodził co jakiś czas Łukasz Dal i pozbywał się wraz ze swoimi ludźmi, pozbywał się tego przez okno z 4. piętra. To był upalny maj wtedy. A jako dziecko jak odebrałeś bezdomnych? Bałeś się? Bać się nie do końca bałem, bo ja raczej taki nie jestem, ale po prostu no, nie wiedziałem, co mam zrobić, no bo kto by mi wiedział, co miał tam zrobić wtedy, w takiej sytuacji. Krzyczał po nocach, wie pan, no to było okropnie normalnie, okropnie. Pilnowaliśmy tego mieszkania, był taki moment, że mój ojciec został sam i on nerwał, wyszedł i w tym momencie zamki zostały ponownie zmienione i już wtedy żeśmy nie weszli do tego mieszkania. Stanęliśmy na chodniku tak jak byliśmy. Nie mogliśmy wejść, tam były rzeczy mojego dziecka, leki mojego ojca, dokumenty, dowody, wszystko było w mieszkaniu. I tak komornik ten coś tak robi. Budowlanego w tej firmy, która pomagała w demolowaniu mieszkania. Tym notariuszom, którym zostały przedstawione zarzuty, zabroniono wykonywania zawodu. Postanowiłam się o tym przekonać. Zadzwoniłam do kancelarii pana Jana Skwarnickiego, u którego właśnie kiedyś sporządzany był mój akt notarialny. Ktoś doradził ze znajomych notariusza pana Skwarnickiego już dawno temu, ale mam teraz akurat taki z rodziną, mamy taką kwestię, że to chcemy taki akt notarialny zrobić taki związany z testamentem, tylko że tam jest kilka osób na tym. Proszę pani przerwę, bo mamy na razie przerwę w pracy i do innej kancelarii kierujemy. Czy chciałam się nawet gdzieś podać, zapytać, doradzić, porozmawiać, a nie wiem, czy w ogóle, czy mogłabym się... Może pani przyjść, bo pan notar w kancelarii jest. Czy mógłby pan skomentować decyzję prokuratora? No, zażalę, no i sąd rozstrzygnie. I to wszystko. A jak ja się czuję? Czuję się normalnie. Jak pan widzi, nie powiększa się, nie ma problemów z wyjściem na ulicę, tak? A zgadza się pan z tym, że jest to zorganizowana działalność grup przestępczych? Nie, pan nie. Na akcie notarialnym moje mieszkanie było zapisane na 160 tysięcy. Teraz rzeczoznawca na tamten czas wycenił to mieszkanie na ponad 260 tysięcy, różnica ponad 100 tysięcy. Nie budziło pana wątpliwości to, że transakcja jest przeprowadzana na kwotę o wiele niższą, o 100 tysięcy, przewłaszczenia mieszkania. Ja szłam z pełnym zaufaniem do pana. W stresie, w tragicznej sytuacji szłam z pełnym zaufaniem. Pakowano mnie w mafię. Jeszcze jedną rzecz powiem. Widzę na przykład u pana na ścianie krzyż. Osoba bieżąca może patrzeć na takie rzeczy. Mogę patrzeć. Moje sumienie, żebyśmy skończyli tą dyskusję, tak? Moje sumienie mi akurat nic nie wyrzuca. Niech pani nie szuka... Ale sąd przyznał pani rację i zasądził 182 tysiące przez zapłaty, ale to jest tylko zadośćuczynienie i różnica w wielkości mieszkania, a jeszcze nie ma zadośćuczynienia na moich rodziców, mojego syna. Czyli nie bez podstawy przyznał odszkodowanie. Ale sąd oceniał umowę
orzekł jak orzekł. I ja tego nie kwestionuję. I myślę, że skończył, tak. Wiedziała pani, co pani podpisuje? Tak, wiedziałam, co podpisuję. Ja uważam, że w ogóle nie powinny być możliwe tego typu akty notarialne do podpisania. To powinno się odbywać w inny sposób, zabezpieczane w inny sposób, a już przede wszystkim powinien brać udział we wszystkim komornik. Nie powinno być takiej sytuacji, że bez komornika coś się dzieje. Ktoś się chciał ratować i padł takie coś i teraz... Bo coś stracił wszystko, cały dorobek życia. Tyle się ciężko napracowali, cały dorobek życia stracił. Macie szansę na odszkodowanie? Tak. No odszkodowanie to my nic nie wiemy. Najpierw, żeby nam to przyznali, żeby myśmy właścicielami zbrodni przestali. Musi być ostatnia sprawa. Mają państwo na odzyskanie domu szansę? Żyjemy nadzieją, że mamy, jak się tyle spraw toczy. Był to reportaż Adama Bogoryja-Zakrzewskiego zatytułowany Jak dzieci we mgle. Adam Bogoryja-Zakrzewski, autor reportażu, jest w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to jest wstrząsające, że w zasadzie za pożyczkę w wysokości 15 tysięcy, parunastu tysięcy można stracić mieszkanie warte 200-300. Wiesz, jaka jest skala tego procederu? Prokuratura, rozpoczynając dochodzenie, to znaczy inaczej, rozpoczęto już w 2006 roku, ale kiedy prokurator generalny, minister sprawiedliwości, zorganizował konferencję, będąc przerażonym skalą zjawiska i ogromem strat tych osób, wtedy w maju mówiono, że badają 400 przypadków umów, które budzą wątpliwość. Liczą się z tym, że może być ich 900. Wtedy też podano, że podejrzanych jest 20 osób, w tym 5 notariuszy. W trakcie okazało się, że jeszcze jeden do nich doszedł, notariusze z Trójmiasta i z Warszawy, i że straty mogą wynosić ponad 20 milionów złotych. Straty tych osób, które no niestety najczęściej pożegnały się ze swoimi mieszkaniami, domami nawet. Tak jak ci państwo, to był naprawdę wstrząsający widok dwóch starszych osób, już styranych życiem, które straciły dom nad samym morzem. Dom 200-250-metrowy i mieszkają teraz w wynajmowanym małym pokoiku w jakiejś wiosce. Walczą o swoje, ale czy wywalczą? Tam doszło do sprzedaży tego ich domu kilku osobom. Jedna sprzedawała drugiej. W zasadzie w rachubę wchodzi w tej sytuacji wyłącznie odszkodowanie, zadośćuczynienie. W marcu mają mieć rozprawę. Liczą, że wtedy wyjaśni się ta sytuacja. Ale to było przerażające i jeszcze do tego schorowani i pracujący uczciwie całe życie i którzy przeszli na te paskudne lata wojny, biedę komuny, dorobili się domu i stracili wszystko. A też dlatego, że nie poradzili się swoich dzieci. Nieśli się honorem, że oni załatwią tak prostą sprawę, jak pożyczka kilkunastu tysięcy złotych. No właśnie, zastanawiam się nad tymi przyczynami. Czy to jest tak, że przestępcy wykorzystują czyjąś naiwność, czyjąś trudną sytuację materialną, wiek? Przede wszystkim trudną sytuację materialną. Jest też zapis kodeksu karnego, który właśnie ujmuje tę kwestię. Wykorzystywanie osób w trudnej sytuacji finansowej. Bo to jest ten przypadek. Jest to typowo forma lichwiarskiej pożyczki. Nieważne, jakby ją nazwać, ten dziwny akt notarialny, bo jak przejrzałem kilka, to one są przeróżne. I gdy się je czyta, to się o czym nie wierzy, bo jest tam brak logiki. To znaczy? Brak konsekwencji ekonomicznej. Są niejasne zdania i to wszystko podpisywali notariusze. I to też boli. Urzędnicy państwowi, którzy mają godło orła w koronie na ścianie. I zawód zaufania publicznego, prawda? Jak idziemy do notariusza, no to mamy taką pewność, że ta nasza sprawa zostanie załatwiona zgodnie
z prawem. No przykre bardzo. Tyle warta jest etyka niektórych prawników. No, ale... W tym reportażu właśnie jest scena nagrana z notariuszem, który był pewny swego. Notariuszem zawieszonym w czynnościach przez prokuraturę. Już wszyscy mają prawo do wykonywania swojego zawodu. Jak długo to potrwa? Co z tego i kiedy wyniknie, to trudno powiedzieć. Chociaż jedna z tych bohaterek, właśnie pani Sylwia, uzyskała niedawno odszkodowanie w wysokości ponad 130 tysięcy za stracone mieszkanie w wyniku takiej transakcji. To dobrze wróży, bo niektórym się udaje odzyskać swoje lub choć część utraconego mienia. Zastanawiam się, jak to wygląda tak w praktyce. Taka osoba, która traci dom, mieszkanie, sama musi założyć sprawę, musi wynająć prawnika, o to kolejne koszty. Jak to wygląda w przypadku starszych ludzi na przykład? No to tak wygląda, przy czym najczęściej trafiają do instytucji, które udzielają bezpłatnych porad i te w sytuacji skomplikowanych transakcji kierują już na przykład do konkretnego prawnika, który potem prowadzi tę sprawę, ale są to bardzo trudne postępowania, bowiem no właśnie ci poszkodowani mają do czynienia z zawodowcami, którzy wykorzystują luki prawne, ale poprzez źle sformułowane akty notarialne. A notariusz ma obowiązek, widząc osobę nie do końca zorientowaną w tym, co się dzieje dookoła niej, wytłumaczyć, powiedzieć o konsekwencjach podpisania takiego aktu. Oni mówią, te osoby wiedzą, co podpisywały. Myśmy tłumaczyli. Jest słowo przeciwko słowu, dlatego jest pomysł, między innymi inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich, by wprowadzić obowiązkowe nagrywanie takich transakcji. Do dziś nikt nic z tym nie zrobił. Prace podobno trwają nad zmianą przepisów dotyczących podpisywania takich umów w kancelariach notarialnych. Czy ten proceder, o którym rozmawiamy, ma miejsce w całej Polsce? Czy to jest przypadek, wypadek z Pomorza? Nie, w całej Polsce, przy czym najwięcej było na Pomorzu, także na Warmii i Mazurach, na Śląsku również. Doszło nawet do zabójstwa na tym tle. Zamordowano, zakopano żywcem mężczyznę, właściciela działek, których nie chciał sprzedać. Podrobiono jego podpis i przekazano notariuszowi jego zgodę na sprzedaż tej nieruchomości, po to, by móc nią potem obrócić. To też wydawałoby się, że to lata początków kapitalizmu w Ameryce, gdy się zakupywało w rozrachunkach gangsterskich ludzi, żywych ludzi w ziemi. A to się dzieje nadal. Jak ta sprawa się zakończyła? Jest w trakcie. Oskarżony o zabójstwo. Sądy komunistyczne i wszystko możliwe było, wiesz. Człowieka nabrać, już szukać. Siedzi w Pruszczukach. W domu wypieprzyć. Sądy komunistyczne. Z czego tu się cieszyć? Z czego tu się cieszyć? Płakać też nie, ale z czego tu się cieszyć? Powagę zachować. A w Rechodówkach Warszawa, no co tu było? No co? I tak Ronkiewicz. Ty się cieszy. Ha, ha, ha! Temat. Może jej teraz posłuchajmy. To będzie około 10-minutowy reportaż zatytułowany Ofiary. To jest mieszkanie wynajmowane. Trzecie z kolei. Od tego czasu, kiedy nas gangster wyrzucił z mieszkania. W kwietniu 2015 roku. Ja nie miałam wtedy wiedzy, że ja tracę mieszkanie. To była jaka umowa? Umowa aktu notarialnego, pożyczki z przewłaszczeniem mieszkania. Ja dostałam 15 tysięcy, straciłam 600 tysięcy, bo wartość mieszkania rynkowa w tym miejscu Warszawy była 600 tysięcy. To jest przeniesienie własności na czas pożyczki. Dariusz Wilczyński, Stowarzyszenie 304 KK. Co to znaczy? Oznacza lichwę tak zwaną. Artykuł kodeksu karnego. Kto wykorzystuje przymusowe położenie drugiej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
poszkodowani opowiadali w ten sposób, że pośrednicy obiecywali im, że to jest taka krótkotrwała pożyczka, że oni, jak pani się wyczyści z tych długów, to załatwią kredyt w banku. I to jest jakby dla tych ludzi światełko w tunelu. To było oszustwo. Po prostu tym wabili ludzi, bo ludzie, będąc w trudnej sytuacji, myślą, aha, ja tu wezmę tą pożyczkę prywatną. Ona jest bardzo drogo oprocentowana, czyli to są lichwiarskie odsetki, ale jeżeli to mi pomoże jakby wyczyścić swoją sytuację i wtedy ja pani załatwię kredyt w banku nisko oprocentowany, pani spłaci sobie pan... Tak, tak jak z tym profi kredyt. No jedną pożyczkę spłacisz drugą, no ale potem jak oni ci wymówią, to ile macie zapłacenia? 26,000. Kredytów, kredyty były dość wysokie, więc dług też dość wysoki, rzędu kilkudziesięciu tysięcy. Na spółdzielni dług się już zrobił ponad 9000. Kiedy mąż stracił dodatkowe zatrudnienie, stawaliśmy się coraz mniej wypłacalni. No, z naszych emerytur mąż na cywilnym etacie jako lekarz nie dostawał pensji, nie wiadomo jakiej. W pewnym momencie straciliśmy płynność finansową. Więc zaczęłam się posiłkować chwilówkami i założyłam sobie zwyczajnie pętlę na szyję. Jedna chwilówka, za chwilę druga chwilówka. Tu załatałam dziury w banku. Za chwilę trzeba było załatać dziurę, żeby spłacić chwilówkę, więc najprościej było wziąć kolejną chwilówkę. I ja zaciągnęłam sobie autentycznie pętlę na szyję poprzez te chwilówki. Człowiek pożyczył 1000 złotych, to miał do oddania 2,5. Kiedy już, nie było ratunku, już nie było skąd. Postanowiłam poszukać pożyczki pozabankowej w internecie. I między innymi zadzwonił do mnie pan Tatarewski. Zaproponował pożyczkę na bardzo dogodnych warunkach, bez przewłaszczania mieszkania. Ja wcześniej nie miałam kontaktu z panem, nazwijmy go inwestorem, tak? Czyli z panem Dzikiem, który wykładał de facto pieniądze na stół. Ja go zobaczyłam pierwszy raz u notariusza. Ganiał po kancelarii i rzeczywiście czuł się, jakby on był notariuszem, a nie odwrotnie. Z opowieści poszkodowanych właśnie, gdzie tam ta mafia gdańska uczestniczyła, też ci panowie się czuli jakby na ty sobie wołali, jakby prowadzili swoje kancelarie. W tej kancelarii zostaliśmy inwestora z ochroniarzami, jego żonę z małym dzieckiem, notariusza, który był, nie użyję słowa, że przeganiany, ale któremu pan Koski wskazywał, że teraz to tutaj ten notariusz usiądzie i odczyta akt, a teraz to ta, teraz to to. Ochraniarze kłócili się z panem Miskim o coś tam. Żeby jak najszybciej odczytać, żeby pani podpisała i temat załatwiona. Tak. I w momencie podpisywania tego aktu spostrzegłam, że podpisuję zupełnie co innego, na co się niż się umawiałam, tak? Że to są jakieś w ogóle kwoty podane z księżyca. I kiedy o to zapytałam, to pan Idźkowski, który był jako inwestor podczas odczytania aktu notarialnego, krzyknął, huknął, że albo to podpisze, skoro chce pieniądze, albo nie będzie żadnej pożyczki i wypadł. Kiedy już przystąpiliśmy do podpisania aktu notarialnego, okazało się, że to jest przewłaszczenie. Pozbyliśmy się mieszkania. Za 15 tysięcy. Za 15 tysięcy, mieszkania za 600 tysięcy. Mało tego, w akcie notarialnym jest wpisana kwota określająca wartość mieszkania na 60 tysięcy. A dlaczego? A ja tego nie wiem. Myśmy to dopiero spostrzegli już później, dużo, dużo później. A została odczytana 600 tysięcy. Dlatego zaniżyli wartość mieszkania, bo jakby pani Małgosia zaczęła dochodzić swoich praw, to pani oświadczyła, że mieszkanie jest warte 60 tysięcy. Czyli no, kwota pożyczki praktycznie, która jest w akcie notarialnym. Czyli nie musi pożyczkodawca zwracać nadwyżki albo jakieś tylko pieniądze, odda mieszkanie. Po pierwsze, nie miałam świadomości, co to jest przewłaszczenie mieszkania. Pan musi to zrozumieć. Nie miałam świadomości, że ja podpisując akt notarialny tracę mieszkanie. Miałam zupełnie nieracjonalne myślenie. Nie miałam tej wiedzy. To jest, że domyślała pani, że to jest forma zabezpieczenia na czas pożyczki, tak? Że w przypadku niespłacenia... Ile takich oszustw było, że ludzie się pogodzili, że nie domagają się swojego? Bo to tylko jedno, wiesz, na 1000, na jakieś, wiesz, dużą kwotę ludzi, liczbę account of people, którzy po prostu nie domagali się swego. To nie tylko pani Małgosia. W podobny sposób poszukano wielu właścicieli nieruchomości na Pomorzu. W okolicach Gdańska zakopano żywcem właściciela działek budowlanych, bo nie chciał ich sprzedać.
pokrzywdzony zmarł w wyniku uduszenia się, czyli żył w momencie zakopywania go. Prokurator Grażyna Wawryniuk, prokuratora okręgowa w Gdańsku. Do zabójstwa przyznawała się jedna osoba. Ta osoba potem zmieniała wyjaśnienia w tej kwestii, wskazując inne osoby. Kto to jest? Michał S. Czy Michał S. miał związek z wyłudzeniem tych działek budowlanych? Miał. Też ma zarzut postawiony w tym zakresie. Całą transakcję dotyczącą zawarcia tej umowy zorganizował Michał S. Jedną osobę nakłonił tego, aby dokonała fałszerstwa dowodu osobistego na nazwisko pokrzywdzonego, który poniósł śmierć. Inna osoba z tym dowodem osobistym stawiła się przed notariuszem i zawarła jako pokrzywdzony umowę, której zabezpieczeniem było przywłaszczenie tej nieruchomości. A notariusz brał udział w tym procederze? W toku postępowania nie potwierdzono jakiekolwiek udziału notariusza w tej transakcji. W sposób negatywny nie dokonano oceny zachowania notariusza. Sąd nie zgodził się na wywiad z osadzonym w areszcie Michałem S. podejrzanym o zabójstwo. To jest akt notarialny. Ta umowa pożyczki. O Boże, jeszcze zabój. I ten akt notarialny został podpisany w lutym 2014 roku. W akcie jest napisane, iż ma pani do oddania 54 570 zł. 10 tysięcy przelała pani pełnomocnik pożyczkodawcy na konto spółdzielni mieszkaniowej celem uregulowania zaległości z czynszu. Czyli zostało ponad 41 tysięcy, a dostała pani 10 na rękę. Pan inwestor odliczył 5 tysięcy i przekazał gotówce do ręki. To reszta, to pan notariusz powiedział, że reszta to są... Tylko tam i w sądach, i jako czy komornik, czy to co tutaj mamy, to sami złodzieje praszują, sami krętacy. Bo skoro oni takie rzeczy robią, to znaczy, że oni to robią od bardzo wielu lat, oni do tego są przyzwyczajeni, oni to potrafią, oni to szybko, zgrabnie, tak żeby kto inny nie zauważył i tego było bardzo więcej. Dużo więcej, jak to, co mamy, to jest opowiadane. Podpisał umowę wynajmu tego mieszkania. Pan, który miał zaburzoną pracę wszystkich zwieraczy, po to był pojony alkoholem, żeby sikał pod siebie, robił pod siebie, a to wszystko przecież przesiąkało przez kanapy, przez fotele, przez stoły były zalane wymiocinami. W międzyczasie, kiedy mieszkał z nami pan Menel, to pan inwestor poprosił ekipę remontową do mieszkania, roztłukli do bólu muszlę sodysową, rury odprowadzające, umywalkę, zniszczyli całą zabudowę kuchenną, odcięli gaz, odcięli wodę, zalali mnie, zalali sąsiadów, zdjęli wszystkie drzwi, żeby ograniczyć mi jakąkolwiek intymność, tak? Kurz niewyobrażalny, smród niewyobrażalny. A państwo obok, tak? W pokoju bez drzwi. W pokoju bez drzwi, w mieszkaniu bez wody, w mieszkaniu bez światła i w mieszkaniu bez toalety. Zorganizowałam sobie w pokoju córki, no z tej deski sedesowej, która została wyrwana, to zrobiłyśmy sobie toaletę po prostu przy łóżku. Bo córka też mieszkała. Tak, mieszkała i w tym czasie musiała wziąć w pracy urlop, bo to nie mogła chodzić do pracy brudna i nie mogła sobie na to pozwolić, więc wzięła tydzień urlopu. No i to ja już dłużej nie mogłam. Ja już się tak wystraszyłam. I tych jego krzyków, i tych jego wyzwisk, i tego upodlenia, że no, ja już wtedy spasowałam i z mieszkania nas wyprowadził tak, jak staliśmy, do tego wynajętego. To wszystko się działo w ciągu jednego dnia. I co dalej? No i wtedy... Dalej to się należała facetowi kulka WR. W mojej sprawie bardzo pomogła mi pani senator Lidia Staroń, to dzięki jej determinacji ta sprawa mogła trafić przed sąd. Jest sprawa cywilna w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Mąż został w międzyczasie ubezwłasnowolniony, a oprócz tego jest prowadzone śledztwo przez prokuraturę okręgową w Warszawie. Dotyczy ono kilkunastu innych rodzin, które zostały przez tego inwestora, tego samego i jego teściową, poszkodowani. No i wierzę w to, że ta sprawa też się zakończy pozytywnie dla nas wszystkich. Tylko, że widzisz, że sąd jest komunistyczny, tak jak tutaj w tej gazecie. Do tej pory
podejrzanych w tej sprawie to jest to grupa 20 osób, wśród nich jest 5 notariuszy. Prokuratura regionalna w Gdańsku. Prokuratura uznaje, że jest ponad 400 osób pokrzywdzonych na terenie całej Polski. Wartość utraconych. Potem się śmiali tylko, jak mi jednego nabrali. Coś, przecież to jest dziadostwo. Autor Adam Bogoryja Zakrzewski wciąż w studiu. Zadumałeś się nad swoją audycją. Wydawałoby się, że to prawo już jest cywilizowane i że chroni obywatela. I że ta instytucja notariusza... No jednak nie, mówię ci, że mafie reprywatyzacyjne jeszcze działały. Tutaj na Saskiej Kępie, jak Janek Witek umarł, no to wiesz, też dziady wlazły z komornikiem do domu. No rzeczywiście on miał 40 tysięcy zaległości, ale tutaj całkiem o co innego chodziło. Za szybko, no chama, no można by było jeszcze wiesz po sądach, ale po co? Minęły 2 lata i wychodzą kolejne nowe przypadki. To świadczy, że albo jest za mało prokuratorów, albo są... No prokurator to jest do dupy, ta z Kamiennej 14, albo, jedna i druga. Tych spraw może być mnóstwo, no i ci, którzy wykorzystywali te możliwości, no czuli się beztrosko, teraz już przypuszczam, wpadli na inny pomysł. Powiedzmy może jeszcze no, na koniec, właśnie. Jak twoim zdaniem można się chronić przed nieuczciwymi pożyczkodawcami, przed złodziejami po prostu? Ja myślę, że jedyna praktyczna rada to tak ważne decyzje podejmować po konsultacji, po rozmowie z najbliższymi, z dziećmi, wnuczkami. Z kimś, kto z zewnątrz może tę sytuację ocenić, prawda? Z kimś, kto jest w pełni świadom tego, co się dzieje dookoła, kto ma rozeznanie, kto nie da się, nie pozwoli się omamić, bo no, takie czasy. Adam Bogoryja Zakrzewski, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Również miłego wieczoru. I państwu dziękuję za tę godzinę z reportażem. Zapraszam państwa jeszcze na stronę internetową reportaz.polskieradio.pl. Tam wiele ciekawych audycji państwo mogą znaleźć. Polecam także nasz facebookowy profil Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. To gdyby państwo chcieli być na bieżąco z tym, co w naszej redakcji się dzieje. Raz jeszcze dziękuję. Usłyszymy się za tydzień na antenie Polskiego Radia 24 o stałej porze, czyli o 20, a już teraz zbliża się godzina 21. Jakub Tarka, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zdrowa. Mówię, no co za dziadostwo, mówię bez reklamy, no. Ode mnie i mamy. Nie. Zdrowital. Czas na informacje dnia. Prezydent Gdańska raniony nożem podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W informacjach dnia także o sporze na linii Warszawa-Teheran oraz o planach partii Porozumienie. Ugrupowanie chce niektóre państwowe instytucje przenieść z Warszawy. Ada Pałka, zapraszam. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Radio Gdańsk podało na Twitterze, że prezydent był reanimowany. Sprawca został zatrzymany. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia. Pawła Adamowicza zaatakował mężczyzna, który wbiegł na scenę podczas Światełka do Nieba. Zaczął krzyczeć, że był niewinny i siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej. Doszło do szarpaniny, w trakcie której prezydent został ugodzony nożem. Atak na życie i zdrowie Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia, napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Szef MSWiA Joachim Brudziński atak nazywa aktem niewytłumaczalnego barbarzyństwa. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. Trwa spór na linii Warszawa-Teheran. Chodzi o międzynarodową konferencję poświęconą bezpieczeństwu na Bliskim Wschodzie, którą w połowie lutego Polska we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi zorganizuje w stolicy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że nasz kraj ma prawo organizować tego typu wydarzenia poświęcone stabilizacji regionu.
Tymczasem do irańskiego MSZ-u wezwano polskiego dyplomatę, który miał otrzymać oficjalny protest władz w Teheranie. Według irańskich mediów charge d'affaires polskiej ambasady w Iranie Wojciech Unold otrzymał notę z protestem przeciwko, jak napisano, antyirańskiemu spotkaniu w Warszawie. Zdaniem wicemarszałka Senatu Adama Bielana reakcje Iranu są przedwczesne. Jednym z tematów konferencji będzie program atomowy Iranu. Konferencja ma m.in. służyć wypracowaniu wspólnego podejścia do tego problemu. A według szefa MON Mariusza Błaszczaka reakcja Iranu to potwierdzenie słuszności organizowania konferencji. Bliski Wschód jest wciąż miejscem trwającej wojny, a więc społeczność międzynarodowa powinna podjąć działania, żeby wprowadzić pokój. To jest oczywiście bardzo trudne, ale trzeba podejmować takie działania. Społeczność międzynarodowa ma prawo do dyskutowania różnych problemów regionalnych i globalnych, głosi stanowisko polskiego MSZ. Tymczasem w ramach retorsji irańskie Ministerstwo Kultury zdecydowało o odwołaniu Tygodnia Filmu Polskiego. Karol Dermoros, Polskie Radio. Partia Porozumienie powoła zespół, który zajmie się przeanalizowaniem, które z państwowych instytucji można by było przenieść z Warszawy do innych miast. Średnie i małe miasta tracą swoje znaczenie społeczne i gospodarcze, mówi członek zarządu Krajowego Ugrupowania Jakub Banaszek. Jak dodaje, staje się tak, ponieważ młodzi ludzie, szukając lepszych warunków do życia i pracy, emigrują do większych miast. Mamy listę 122 miast, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Mamy też szeroką listę instytucji, które mogłyby zostać z powodzeniem przeniesione do innych miast. Ale trzeba to zrobić mądrze. Trzeba zainicjować debatę, bo nie możemy usiąść, wziąć te instytucje, narysować na mapie, gdzie jaka instytucja będzie przeniesiona. Nie, tak nie możemy tego zrobić. Musimy otworzyć dużą debatę. W trakcie konwencji porozumienia, która odbyła się dziś w Krakowie, przedstawiono również szczegóły dotyczące programu Energia Plus. Ma on zostać uruchomiony jeszcze w tym roku. Dzięki niemu za prąd zapłacimy mniej, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Skorzystają rodziny, które w ten sposób obniżą koszty energii elektrycznej w swoich gospodarstwach. Średnio szacujemy, że na gospodarstwo domowe mieszkające w średniej wielkości domu to jest oszczędność rzędu 2,5 tysiąca złotych w skali roku. Wiemy dobrze, że to oznacza, że ta rodzina nie tylko oszczędzi, ale i zarobi w ten sposób. Energia Plus pozwoli również na zmniejszenie kosztów usług komunalnych. Grecki minister obrony narodowej podał się do dymisji po tym, jak w piątek macedoński parlament zatwierdził poprawkę do konstytucji zmieniającą nazwę państwa na Macedonia Północna. Premier kraju rezygnację przyjął i zapowiedział, że zwróci się do parlamentu o głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu. Po dzisiejszym spotkaniu z premierem pan Oskamenos ogłosił, że jego partia odchodzi z rządu. Lider niezależnych Greków, współkoalicjanta Syryzy, zapowiedział, że jego ugrupowanie nie poprze wotum zaufania dla gabinetu Aleksisa Tsiprasa. Jeśli poprzemy wotum zaufania dla rządu, to tak jakbyśmy poparli porozumienie ze Skopje i oddali nazwę Macedonia. Pan Oskamenos podkreślił, że umowa nie została też zatwierdzona przez prezydenta byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i że większość obywateli tego kraju odrzuciła je podczas referendum, nie udając się do urny. Przyjąłem rezygnację ministra obrony narodowej, tak jak przyjmę każdą inną, jaka zostanie mi złożona, oświadczył Aleksis Tsipras. Aby umowa między Atenami a Skopje weszła w życie, musi ją jeszcze ratyfikować grecki parlament, gdzie dokument ma trafić w najbliższym czasie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W zamian za zmianę nazwy kraju na Macedonia Północna, Ateny zobowiązały się nie blokować dłużej wejścia byłej Jugosłowiańskiej Republiki do Unii Europejskiej i NATO. Według sondaży większość Greków sprzeciwia się porozumieniu, uznając je za niekorzystne dla Grecji. W nocy na termometrach od minus 2 stopni w Zakopanem do 2 na plusie w Szczecinie, Zielonej Górze i Wrocławiu. W Małopolsce, na Podkarpaciu i na Suwalszczyźnie będzie pruszył śnieg. W pozostałej części kraju będzie padał deszcz lub deszcz ze śniegiem. Będzie także silnie wiało. Synoptycy IMGW wydali alerty dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, a także wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego. Porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 100 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 21.06. Świat 24.
drodzy Państwo, 21.06. Zwykle o tej porze w Polskim Radiu 24, audycja Świat 24, ale siłą rzeczy zmuszeni przez wypadki zmieniamy nazwę dzisiaj audycji wyjątkowo na Polska 24. Jak Państwo już zapewne wiedzą z serwisu również Polskiego Radia 24, mniej więcej godzinę temu został ugodzony nożem prezydent Gdańska, pan Paweł Adamowicz. Został ugodzony nożem, kiedy był na scenie podczas finałowego Światełka do Nieba Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z informacji, które dotychczas do nas dotarły, wiemy, że napastnik wszedł na scenę, ugodził pana prezydenta kilka razy nożem. Wiemy, że na scenie odbyła się również reanimacja. Napastnik został szybko obezwładniony przez ochronę. Odbyła się reanimacja, co oznacza niestety, drodzy Państwo, że te rany były bardzo poważne. W tej chwili pan prezydent został odwieziony do szpitala. Trwa walka o jego życie. Minister spraw wewnętrznych nazwał ten akt barbarzyństwa właśnie barbarzyństwem. Pan Joachim Brudziński, a przed chwilą na Twitterze napisał pan prezydent Andrzej Duda. Zwykle różnimy się z panem prezydentem Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z nim i jego bliskimi, tak jak mam nadzieję wszyscy nasi rodacy. Modlę się o jego powrót do... Pokrzywdzony człowiek też może się wybronić.